plan na walkę, no to jest po prostu go pokonać. Nie jestem lepszy, bo mam większe doświadczenie i już raz go pokonałem, więc mam nadzieję, że zdarzy się to po raz drugi. Moja pierwsza gala z taką dużą publiką. Nie stresuje mnie to, bardziej mnie to nakręca. Jedna strona będzie mówić, że ja jestem starsza, więc większe niby doświadczenie. Druga strona będzie mówić, że ona młodsza, więc większy zapał, większe chęci do walki. To, że moja przeciwniczka jest starsza, tak szczerze nie wpływa to w ogóle na to. Ja jestem pewna siebie, jestem młoda, silna, więc wiem, że wygram to. Są dwa plany. Albo w stójce, czyli gdzieś wypunktować, a jeżeli ten plan nie wypali, no to wejdę w parter i udusić. Podaliśmy sobie rękę, życzyliśmy sobie powodzenia, także czysto sportowo wchodzimy, robimy bitkę, a potem klepiemy się po plecach i możemy iść na after. Chcę dać dobrą walkę, chciałbym wygrać, ale w jaki sposób, to dla mnie to nie jest istotne. Przygotowania przeszły po moje myśli i jestem nastawiony na zwycięstwo. Podejrzewam, że jest takie napięcie z uwagi na to, że wcześniej biłem się z jego kolegą klubowym i po prostu on ma teraz taką chęć po prostu jakby też do walenia mi, nie? Żeby kurczę pokazać, że pomścić jakby kolegę, nie? W ten sposób. Myślę, że nie uda mu się to, a nawet jestem pewien, bo jestem w chyba najlepszej formie, jakiej byłem w ogóle w dotychczasowych pojedynkach, także no raczej ciężko. Jutro klatka zweryfikuje, no i zobaczymy, kto jest lepszy, no. Nie mówię, tak jak powiedziałem, nie mówię, że wejdę go rozerwę, bo pycha kroczy przed upadkiem, ale idę zrobić robotę, no po prostu, no trenuję i czuję się pewnie, jestem pewny siebie, no i tyle. Ja jestem stójkowiczem, Artur jest stójkowiczem, no to raczej wszystko skończy się w stójce, ale to MMA, no, jestem gotowy też na wszystkie płaszczyzny, więc zobaczymy, czemu ja jestem lepszy, no to się okaże jutro, czemu jestem lepszy. Mimo wszystko, że jego background to są zapasy, ja myślę, że mam lepsze te zapasy, myślę, że mam lepszy striking i myślę, że mam lepsze jiu-jitsu, także kwestia wejścia dobrze w walkę i no, widzę tylko i wyłącznie swoją wygraną w tym momencie, tak? Tylko no, Sebastian nie ma nic do stracenia. Nie ma totalnie nic do stracenia, on chce wyjść i się bić. Myślę, że wyjdzie w pierwszej rundzie i myślę, że po prostu będzie chciał mnie skończyć przed czasem. Ale
it to me with no cosign. I don't need a loan, I'm on 10, I'm my own dime. Y'all got no control to take this out of where you hold me. In the mud up to my neck, I love a spy day. I still let the world's way, shoulders showing no games.